Wojtek, ty masz gips? Tak. Dotąd. Aż dotąd? Jak się czujesz? Czy noga jeszcze boli? Boli. Mogę grać w piłkę. Biegać, jeździć na rowerze. Brakuje ci tego? Zadzwoniła do mnie wychowawczyni syna, że boli go noga i czy mogłabym przyjechać po niego do szkoły. Mówiła, co się stało? Zaczęła od tego, że Wojtek uderzył Mateusza w twarz. No i Mateusz kopnął Wojtka w nogę. Opowiesz mi, jak do tego doszło? Bawiliśmy się w chowanego i ja zaklepałem Michała, moich. On mi ściągnął spodnie. Tam podszedł Mateusz i chciał mi znowu ściągnąć i... Ja go uderzyłem w twarz, a on mnie kopnął. Wstydziłeś się? Pani zaprowadziła mnie do klasy i mnie całą lekcję bolała, a na końcu lekcji złożyłam mokrą ścierkę, a potem zaprowadziła mnie na świetlicę. I co się działo na świetlicy? Bolałam, ja siedziałam. Płakałeś? Przyszedł jeszcze pan dyrektor i powiedział, że mi nic nie jest. Dowiedziałam się, że syn ma złamany trzon kości piszczelowej. Był ślad po uderzeniu, zdarty na skórę, opuchlizny nie było, właśnie dlatego od razu założono pełny gips. Dlaczego szkoła nie zadzwoniła po pogotowie? Do końca tego nie wiem. W dniu następnym dowiedziałam się, że nie było takiej potrzeby, ponieważ krew się nie lała. Na terenie państwa szkoły doszło do bardzo okrutnego zdarzenia, publicznego upokorzenia ucznia, obnażenia go przed kolegami, ale również do aktu przemocy. Czy państwu udało się wyjaśnić tą sprawę? Jeżeli będziemy mówili o takiej, opisywać zabawę uczniów chowanego takimi słowami, jakie tutaj padły, to zupełnie nie będziemy wiedzieli, o czym mówimy. Konsekwencje tej zabawy są bardzo drastyczne. Chłopiec trafił do szpitala, ma złamaną kość piszczelową. Ci uczniowie się po prostu bawili. Przypisywanie temu jakichś cech przestępczych jest z mojego punktu widzenia grubym nieporozumieniem. Żyjemy bardzo skromnie, żeby nie rzec biednie. Uczeń z czwartej klasy, jadąc autobusem wracały dzieci ze szkoły, potrafił powiedzieć Wojtkowi, że jesteśmy tak biedni, że będziemy jedli kamienie. Więc przypuszczam, że w domu się rozmawia o nas akurat. Przerażające. W jakiś sposób zasztuci, tak? Ja nie wiem, no, pojęcia nie mam zielonego. Czy to, że nie nauczyłam syna bić się, oddawać, to znaczy, że on ma być workiem treningowym. No przecież nie na tym rzecz polega. No przepraszam. Tęsknisz za szkołą, czy wolisz być w domu? Wolę w domu być. Nie tęsknisz za klasą? Nie. A masz jakiegoś dobrego przyjaciela w klasie? Nie. Chciałbyś wrócić do tej szkoły? Nie. A jak sobie wyobrażałeś szkołę, zanim tam poszedłeś? Będzie lepsza. Że będą nowi koledzy, tak? I że nie będą mnie bić.